Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrun 3.0. Gram na 10 minut, komentuję swoje ruchy. Zapraszam serdecznie do zabawy i do nauki przy okazji. Z rankingu 1000 zaczynałem. Ranking 2.79. Mamy przeciwnika, i który zagrał skoczek F3. Gramy kolorem czarnym. Zagrajmy sobie normalne szachy, czyli D5. W centrum ustawmy sobie pionki. I wyprowadźmy skoczka na C6. Zobaczymy, jak przeciwnik się będzie zachowywał. Może uda nam się zagrać. Uda nam się zagrać obronę. To znaczy, on gra obronę królewsko-indyjską, tylko tak jak my byśmy grali białymi. W ten sposób. Dobrze, goniec D6. Niech będzie posunięcie. Tutaj będziemy trzymać mocno centrum. Oczywiście ruch E4 czy C4 jest możliwy, żeby podrywać to centrum. Zobaczymy, jak się przeciwnik zachowa. Okej, ja jestem zwolennikiem, że tutaj te centrum można ładnie zapchać. Może sobie wyjdę skoczkiem na E7. Tak, tak, skoczek chcę wejść oczywiście tutaj. Sprawa jest to oczywista. Skoczek na E7 niech będzie, bo jak goniec zagra sobie tędy, no to zawsze go poczęstuję ruchem F6. A po tym ruchu w sumie zobaczymy. I teraz tak, F4 jest szykowane, dobra, wyprowadzamy gońca, jeżeli będzie, no tutaj oczywiście pilnujemy też, dobrze, tak, taki ruch, teraz tak, patrzę tutaj, jak on mi zbije, zagra mi tak, ja tu i co? O, no właśnie, ciekawe w sumie, i ciekawe w sumie, co ja wtedy zrobię. Dobra, chwilunia, czy jest aż tak źle? Nie, nie jest. Tutaj, tutaj. Zawsze po biciu nie muszę bić też pionkiem. I zawsze mam osłonę, skoczek broni G6. Teraz będę chciał może iść w długą. Biały gra swoje proste plany. Przepchanie w ogóle byłoby najgorsze dla białych, bo goniec sobie wraca, a ja jeszcze nie mam zrobionej krótkiej roszady, więc byłoby całkiem nieźle. Myślę, że tutaj zbiję to skoczkiem, żeby jednak skoczek miał więcej opcji i żeby jednak tutaj próbował pilnować pola C4, żeby po zagraniu skoczkiem, żeby po tej wymianie, ewentualnej wymianie, no właśnie, ewentualnej wymianie, Krzysztof, ty nie musisz przecież skoczka na F5 od razu zbijać. Dokładnie, mogę zrobić sobie teraz roszadę na przykład. Jak on mi zbije gońca, to ja zbiję. Dobra, kończymy rozwój. Nie muszę robić, nie muszę go bić, dlatego że otworzę tego gońca. Więc nawet po tym wybiciu teraz, tak myślę, tu, no będę musiał wrócić gońcem na C8. Za bardzo mi się nie chce. Dobra, ale zbił. Okej. Okay. No i przy układzie, gdzie mam pionki na czarnych polach, goniec białopolowy, może być. Fajne jest to, że skoczek tu nie może zagrać. Zaraz zagram mu tak i tak. Oczywistym jest też, że może mi zagrać gońcem na F4. Zawsze też goniec może zbić i będę grał tutaj na strukturę pionków, żeby osłabić mu te pionki w taki sposób, że właśnie jak on zagra tu i zbije mu tu, to on tu i tu będzie słaby pionek. Dobra, tego się nie muszę obawiać. Taki ruch oczywiście mi się bardzo narzuca. Teraz tak myślę, czy on jest teraz potrzebny, czy nie zagrać tak, żeby mieć od razu opcję taką. Nie, w sumie nie. Niech będzie taki ruch. No i jeżeli zagra skoczkiem, no to go trzasnę tu gońcem. On zostanie z parą gońców, ale zepsutą strukturą. Nieco, więc będzie można na przykład podziałać w ruchu D3 niedługo. Na przykład wieża AD8, może wieża z F na D8. Jeszcze zobaczę. No w każdym razie go tu trochę przytrzymałem. Jakiś H4 też może istnieje. Jest to prawdopodobne. Okej, zagrał. Więc goniec bije. Dobra. I chyba wieża, która wieża? Ta wieża. Ta wieża, bo druga się przyda na E8. Ten goniec nie jest jeszcze zainteresowaniem moim i nie chcę go za bardzo zbijać teraz, bo on wyprostuje sobie pionki. Aj, chwila, Krzysztof, źle zagrałeś. Przecież mogłem zbić i zbić pionka za friko. Ale ze mnie pierdoła. Dobra, D3, lecimy. D3, lecimy, otwieramy tutaj pozycję teraz. Wiem, otwieramy pozycję, gdzie mamy skoczki on gońce, ale te gońce są przyblokowane. Zły jestem, bo w tym momencie przecież mogłem bardzo prosto, o, zobaczcie, w tej sytuacji zbić i zbić pionka i jeszcze wejść tu. Kompletnie już wygrana by była.
No ale potoczyło się teraz, jak się potoczyło. Wieża zbiła, grozi wzięcie pionka. On zagra teraz B3. Ale jak zagra B3, to ja z dwoje z... What? Zbije pionka, ale wieża będzie miała aktywność. Nie, wieża D8. Wieża D8, tutaj trzeba mieć wolną linię. No teraz B3. No i cóż, u niego się wszystko przytrzyma. Ale... Chwila. Przecież ja mogę mieć tu bardzo ładną, strategiczną końcówkę. Mianowicie, jak zbiję tego końca, wprawdzie wyprostuję mu pionki, ale przejdę tędy i będę miał fajnego skoczka na D4. Może na B4? Będę męczył jego pionki. No dobra, zaczyna mi się podobać. Znaczy, nie mówię, że decyzja była najlepsza, bo można było skosić pionka. Za szybko trochę pograłem. Ale taką pozycję czarnymi dostać zawsze bym chciał. Końcówka, marzenie raczej. No musi B3 zagrać, nie ma innego wyjścia. B3, no to po B3 co? Co innego niż B3? No zbije. On zbije to pionkiem. Zagram tu. On może tak, ja zbiję. Tak. Wezmę jednego pionka. On tu się rozdmucha, bicie. Tu. Mój król musi być aktywny. Zastanawiam się, czy w ogóle teraz nie mogę podejść królem. Myślę, że mogę. Podejdę królem. Tu oczywiście po biciu jest bicie skoczkiem. Podejdę królem, żeby ten król jednak był bliżej centrum. Można by było na pewno od razu podziałać, ale jednak przytrzymamy go tutaj trochę. Podejście królem może mieć więcej sensu. No goniec na H3 jakiś istnieje. No to podejdę królem. Dobra, jest tak. On tędy będzie chciał pograć. Dobrze, król E7. W ogóle teraz skoczka z C6 można przerzucić drugiego, wrzucić do centrum i tego też do centrum albo na B4. Są dobre opcje. Dobra, skoczek C6, bo jak on zagra tu. A, to tam też taki miałem fajny ruch. Ale nie, bo on król E2. To i tak, dobrze, skoczek C6 lepsze. Jeżeli tak, to ja zagram tu i będę groził takim ruchem. Dobra, idę tak, żeby bronić wieżę. I teraz grożę ruchem skoczek D4, więc on musi goniec B2 raczej zagrać. Będzie chciał mi skosić skoczka, ale zagram tu, on mi zbije, ja zbiję. Strategicznie lepiej, tylko pytanie, czy ja to wycisnę. Wycisnę raczej. No, ten pionek izolowany słaby. Królem wystarczy podejść, bo ja już myślę o końcówce skoczek na gońca. I jak podejdę królem tutaj do góry, to raczej powinienem to wytempować. No, goniec jest silną figurą. Skoczek może by mi się i przydał, ale lepiej chyba go wymienić w ten sposób. W ogóle może nawet pionkiem wybić. Zastanawiam się teraz, jak zbiję pionkiem. On zagra mi tutaj, a tutaj. Ten pionek będzie niebroniony. Nie, na wieżę muszę zbić. Wieżą. I co ciekawe w tej sytuacji, zobaczcie, jaka piękna blokada. Teraz chyba zostawię tą wieżę na D4. Jak on zbije to tu, podejdę królem. On zagra tak, ja tak. Król na C5 będzie aktywny i zagram tak, przełom zrobię, wygram. Dobra, go. Król D6. Król do centrum. Po prostu. Okej, tu jakieś są opcje na pewno. Ale ja teraz chyba mogę. A zagram B6. Dlaczego? Bo jak zbiję i zagram tu, to mogę wziąć pionka, ale on zagra mi tu, będę musiał tak i on mi odejdzie tym pionkiem. Więc najpierw B6. Dokładniej trochę. Ruch B6 no przyda się po prostu, bo przeciwnik nie zaatakuje tego pionka stępem. Może mu się odechce grać gońcem na C8, ale jednak mu się nie odechciało. Szkoda, że nie mogę tak. Znaczy mogę tu. No mogę tu. Mogę tu i wezmę pionka. A jeżeli on zbije, ja zbiję, goniec odejdzie, to będę miał kolejną opcję. Dobra, zbijam pionkę za darmo. Pionek to jest bardzo dużo i wracam. Pionek wzięty. Oczywiście on gońcem będzie się coś tam blokował. Ale król wraca. Pionek jest. Ok, to już jest dużo. Zbił. No to w jeszcze lepszej wersji dla nas. Zobaczcie, że te pola są fajnie zajęte. Skoczek świetnie to kontroluje z pionkiem, więc król się nie może przedostać tutaj bliżej. I to jest piękne. To jest właśnie takie piękne ustawienie,
gdzie przeciwnik nie ma takiej jakiejś możliwości na aktywną grę. Teraz chcę przejść tutaj. Aha, A5 mógłbym zagrać. Chwila, zobaczcie, co się dzieje. Kolejnego pionka biorę. Widełeczki. No i król C5 nawet. Oczywiście tutaj trzeba uważać, czekajcie, tutaj, może nawet tędy. Może tak w ogóle? Bo on będzie musiał. Aha, mogę zbić, zbić, tak, tak i tak. Wygrana pionkówka. No pewnie, że zbijam. Uprościć, uprościć jak tylko można. No właśnie. Dwa piony więcej w pionkówce. Easy game. O, tutaj też zagramy sobie H5, przytrzymamy od razu pionki. O, tutaj A6, żeby wyrobić jednego. Nie zagram A5 oczywiście, bo ten mi zablokuje. Dobra, mamy to, moi drodzy. Partia chyba gładziutka, taka, no, spokojna, techniczna. Dwa gońce przeciwko dwóm skoczkom. Fajnie zadziałało. Znowu czarne, jedziemy. E4. Może E5 znowu zagramy. Ciekawe, jaki debiut wybierze przeciwnik. Czy będzie Hiszpanka, czy Włoska? Hiszpanka. A6. Dobra, skoczek A7. Tu roszada prawdopodobnie. A, D3 zostało zagrane, czyli taki spokojny charakter pozycji się szykuje. No to G6, goniec G7 oczywiście. I mamy swoje ulubione domki. Domki z Pirca, domki z Królewsko-Indyjskiej. Wszyscy są tutaj zadowoleni. Jeżeli D4, to B5 mogę zagrać, potem wybić, wybić, fajne D5 wrzucić, grać bardzo aktywnie. No tutaj B5 zagrajmy sobie. Potem H6. No bicie dla niego będzie fatalne, fatalne, nie można bić. To tak mogę zagrać G5 od razu, on pójdzie tędy i co, zagram tu aktywnie? No pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Moje figury się świetnie zaczynają rozgrywać. D5, D6 w sumie też można chyba zagrać. Ale D5 mnie kusi bardziej. Otwierać pozycję, nie bać się niczego. Skoczek wchodzi elegancko do centrum. Chyba, że nie wybije, no. Jak... No właśnie, nie wybił. Co ciekawe, w sumie. Okej. Okay. O, teraz pytanie, czy tu zagrać? Czy przepchać, bo jak bicie, to co? Bicie? Nie, no bo jak tutaj, to bicie. No on się trochę jakby tutaj mi jakby rozpanoszył. Może goniec E6 po prostu. Może goniec E6 po prostu. Dokładnie tak. Tak zrobimy. Skoczek wleciał. Ok, może F5? W sumie F5 można było też zagrać. Ale nie, tutaj to wieża E1. Będę miał pionka tutaj atakowanego. Nie bardzo chcę w ten sposób. Taki ruch, to dostanę tutaj plombę. Znaczy, na pewno tutaj jest dobrze. Może w ogóle tak, żeby obronić. Jak on tu, to tu. Będę miał wtedy ruch F5. Dobra, sprowokujemy. Skoczek znalazł dobrą placówkę na G6. Na pewno dobrą. Bo też i na F4 mogę sobie fajnie zagrać. A jak tu, to tutaj. No i teraz wynika to z tego, że warto te wszystkie figury jednak wprowadzać do gry. Takiego ruchu trzeba się obawiać. Troszkę. Może tak? Teraz? A może w ogóle H5? A może i G4? Pewnie, że G4. Skoczek broni H4. Skoczek musi iść na pasywną pozycję. Jasne, że tak. Potem H5. Ciśniemy gościa na skrzydle królewskim. Hello. Ale chwila, on może tu mi zbić. Nie zbił. No to tak. I grożę wzięciem gońca, więc on jakieś F3 musi. Albo H3 w ogóle, nie? No H3 nie. F3. Tak. To jakieś takie ruchy będą grozić tutaj szachy, maty prawie, że... O! To bardzo ciekawe, to bardzo złe dla niego. Chwila, tak. Teraz trzeba policzyć. Moment. Bo jak zagram tu i on odejdzie, to ja sobie za friko wezmę pionka tym albo tym. Jeżeli tak, on to przepchanie raczej będzie go interesowało. Bije tu. On zbije, no nie wiem, tu albo tu. W sumie nieistotne. Ja będę miał tam pionka. Mogę zbić z szachem. On nie zbije.
Nie, no muszę tak grać. Pewnie, że tak. F5. Muszę tak grać. Skoczek gońca. Pionek G4 świetnie broni pola F3. Jeżeli tak zagra, dokładnie. No bije gońca, nie mam wyjścia. On mi musi zbić jedną z figur. A nie, może jeszcze tak odbić. Może poczekać. Ale to też okej. Okay. Prawda, że okej? Okay? Zgadzacie się? Nie wiem tego w sumie do końca. Może tak w ogóle zagrać. No on może wyczekać mi z biciem figury, to prawda. Nie mogę zbić. Może teraz przepchać w ogóle. Tak. Tak. Wszystko do końca. Tak, to będzie wyglądało mimo wszystko dobrze. Mimo wszystko, bo po tym ruchu zobaczcie, jak go gniotę tymi pionkami. On może. Aha, on może zbić mi tym. Tego nie przewidziałem. Nie mogę zagrać, bo tutaj przegram. Jak bicie. On zbije i tam. W sumie tego nie przewidziałem. Ale mam koncepcję gry. Mam koncepcję gry. Hetman G5. Chcę dać szacha. Król pójdzie tu i będę chciał mu dać mata. Wieżą na H8 za moment. O, właśnie. W ten sposób pogramy. No on może zbić. Ok, ja muszę w ten sposób też grać, bo nie mogłem zbić, bo goniec zbija z szachem i tu mi pionka by skosił. Wszystko by straciło sens. I też fajne jest to, że on nie może zbić, bo tutaj fajnie skoczek wlatuje. Jeszcze koncepcja potem będzie, że szach odchodzi, skoczek E2 i grozi mat na H6. Ok. Ten ruch i tak jest przydatny, bo chcę wieżą na H8. Jeszcze w ogóle może wyjść taka fajna sytuacja, że królem mogę dać mata. Dlatego, że jak zagram tu, on odejdzie, ja wieżą, on coś zagra, ja skoczka poświęcę i król G6 mat będzie. Może tak się zdarzyć, ale może być ciekawie. Ha, hetmanem się zasłania. No dobra. Jeszcze taki ruch muszę uważać przecież. Więc może wieża D8, żeby zagrać wieża D6, bo teraz tak dostrzegłem, że tutaj ten ruch jest groźny, a wtedy zagram wieża D6 i z tej strony ta wieża też może podziałać. Tu wejdzie, tu gdzieś tam może sobie powchodzić. Wieża D6. W ogóle taki ruch będzie teraz groził też. Ciekawy. Uważam, że wieża z A8 na D6, jak się przetransportowała, będzie stała tutaj wyśmienicie. Tak, on próbuje mnie tutaj coś podszczypywać. Jakiś szach, okej. Okay. No damy szacha na E3, on ewentualnie wróci. To wtedy mogę też gońcem chyba zagrać. Mogę gońcem zagrać ładnie, królem podejść tutaj. Bo jeżeli on wybije, ja wybiję gońcem. Jak on odejdzie tutaj, to też będę miał opcje matowe. Goniec H6. Teraz mam bardzo prostą grę. Gram królem, wieża broni na F6. Aha, tutaj jest, dobra. Okej. No to wracam. Zawsze on może zagrać tutaj z powrotem. No może. No to wtedy ja podejdę królem. Okej, okay, on mi wymieni tego hetmana. Dobra, możesz wymienić. Zgadzam się na to. Nawet też nie mam w sumie wyjścia, ale już moja wieża ma opcję na H8. No ale skoczek broni. No dobra. Na razie sobie broni ten skoczek. Aha, wieża sobie zagrała tutaj. No to kulturalnie sobie odchodzę i też tą wieżę mogę odpędzić. Czy ja tutaj nadzbyt optymistycznie nie patrzę na swoją pozycję? Myślę, że nie. Kolejne opcje fajnego pola na E5 się tutaj pokazują, więc zbijemy pionkiem, żeby skoczyć skoczkiem na E5. Potem może nawet i C5 i C4. Bardzo ciekawe opcje istnieją. Wprawdzie ja już tam mata widziałem, ale jednak się wybronił gość. Skoczek E5. Napadamy na pionka. Tutaj się broni, wieża ładnie broni, skoczek asekuruje, tu jest bezpiecznie. Goniec, zobaczcie, w momencie, gdy białe nie mają gońca czarnopolowego, jak wygodną mam pozycję, jaką spokojną, taką kontrolującą sytuację, nawet przy takim pionku F7. Mam proste ruchy do zagrania.
Mam ruch C5, C4 z wyrobieniem wolniaka. Skoczki są na urlopie w tym momencie. No, kompletnie nic nie robią. Dobra. C5, no C5, bo może też tutaj zbić w sumie, ale czy ja chcę tego pionka zbijać? Może to nie jest takie głupie? Może nawet C6, żeby mi tu goniec nie zagrał? I skoczek, bo w sumie tak patrzę, skoczek tędy może też fajnie sobie wejść. Gdzie co, zagram C6? Przytrzymam go tutaj za twarz, jakby to źle nie zabrzmiało. C6 można, no to właśnie, o to chodzi, przytrzymać tutaj, no bo jak wejdzie tu, tak. Królem zagrał, okej. Ha, w sumie, bo ja też miałem szacha gońca. I co, zbijać tutaj? Zbijać czy nie zbijać, słuchajcie? Zbijać, co? Zbijam. Zbijam na F7, pozbędę się tego pionka w sumie. On to wymieni, ok. Troszkę się uprościło, ale skoczki mi tak wejdę na E5. Nie ma zmiłuj się, panie kolego. Ok, skoczek tędy coś będzie próbował. W sumie racja. Może to jest dobry moment, żeby zbić tego skoczka i wejść na E5. Tak, strategicznie to będzie bardzo dobrze wyglądać, bo skoczek by się tutaj rozdmuchał na polu C5, a my to wybijemy. Tak, skoczek E5 stanie świetnie. Tu kontrola. Ile jest pionków? 2, 4, 5, 2, 4, 6. On ma pionka więcej, a ja czuję, że mam wygraną. Ze względu na tak kapitalnie ustawionego skoczka. Teraz tylko zrealizować, ale dobry materiał będzie do nauki, słuchajcie, tak uważam. Tylko oczywiście zrealizować. Teraz tak, jak zagram tu, on ma B4 przełom. Może najpierw warto tak. Z drugiej strony, może przerzucić, nie no, zaraz, chwila. Może królem tutaj nieco delikatniej zagrać. Bo on też wieżą tędy może przejść, coś kombinować. Ale tak jak zagram, on tu, ja tu. Bo jak on zbije, to tak. Tak, i on nie może zbić wieży. C5. C5, C5. C5, bo teraz taki ruch grozi. Grozi taki ruch. Jak on zbije, to mam takie posunięcie, zdobywam materiał. No właśnie. B4 nie można, bo jest C4. Liczyć trzeba, dlatego B3. Ok. Ale zaraz, nie mogę dalej tutaj pyknąć. On tutaj. Ha, jak zagram tak, żeby pilnować pola B4, to on mi zagra tak, 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 tak. Też będę stał bardzo dobrze. Gram A5. Muszę tymi pionkami coś robić. To jest chyba jedyny mój atut w tym momencie. Bo teraz tak, aha, chcę dać szacha tutaj. On da szacha, ja pójdę tu. Tam grozi bicie, bicie. Nie no, muszę tak. Dobrze mówię? Tu, jak tu, to tu. Ok, C4. Chyba działa. Wydaje mi się, że działa. Jest konkret, po prostu jest nacisk. No to... Hello. D3. O co chodzi? Bo teraz zobaczcie, jak on odejdzie królem, ja zbijam tu, on nie może zbić wieży, bo drabiam hetmana. Dziękuję, dobranoc. Najprostszy motyw, jaki mógł tutaj mi się pojawić w tej pozycji. I wszedł. W końcówce wiele partii się kończy. Jakby to też dziwnie nie zabrzmiało, ale końcówka nie ma teorii takiej typowej. Tu trzeba myśleć. Tak, tu trzeba myśleć w końcówkach. D3. No i po zawodach. No bo jak król E2 to też bije z szachem. Zobaczcie, jeden pionek G4 jak pięknie przytrzymał też pionki G3, G2. To też tak fajnie strategicznie wygląda. Dobrze to się ułożyło, bardzo. Bardzo dobrze. W sumie konkretnie też pograne było na tym skrzydle. Szybko te pionki poszły i zrobiły swoją robotę, zamiast, nie wiem, stać królem gdzieś tutaj tańczyć. Zadowolony jestem z tych decyzji podjętych. No tak, no i tutaj bije. No nawet teraz tak, on tu. A, mogę przecież z szachem zbić. Co ja gadam? Z szachem zbijam, gram tak i przytrzymuję pionka. No i hop.
I wieża D1. No i tutaj sobie królem zagramy, będziemy zbierać pionki. Już nawet tego pionka zaatakuje skoczkiem. No dobra, ok, niech będzie tak. Tak. Oczywiście jakbym nie miał pionka A, no to bym królem tutaj zmierzał, ale już teraz nie ma takiej potrzeby. To znaczy mogę też zagrać tutaj królem, w sumie bez znaczenia większego, tak, to tak. No ale mogę też dojść skoczkiem. No dajdę skoczkiem. Dam mu tę przyjemność do robienia hetmana. Ok. Mamy to, moi drodzy, 2096. Dziękuję Wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że partie były pomocne. Pozdrawiam. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.